Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina powstała, by promować niezwykłe bogactwo przyrodnicze, turystyczne i rybackie regionu. Niewiele jest bowiem miejsc w naszym kraju, gdzie przyroda tak dobrze funkcjonuje z prężnie działającymi gospodarstwami. Co więcej, jest to przykład współistnienia, które nie pociąga za sobą szkód. Wśród gęstej siatki stawów, grobli i kanałów miejsce do życia znalazły dla siebie liczne stada ptaków, tysiące gatunków owadów, płazów, gadów i inne żywe stworzenia. To także przestrzeń, gdzie zmęczony miejskim zgiełkiem człowiek może uprawiać sport na świeżym powietrzu, wypocząć na łonie natury, w zabytkowym parku czy odwiedzić muzeum i gdzie doświadczony rybak dostarczy na nasze stoły najwyższej jakości ryby hodowlane. Rok 2009 to czas, kiedy z inicjatywy 5 gmin powiatu bielskiego powstaje lokalna grupa rybacka. Gminy Jasienica, Wilamowice, Czechowice-Dziedzice, Bestwina i Jaworze. To gminy, które założyły lokalną grupę rybacką. Był to czas, kiedy chcieliśmy, aby nasi rybacy, którzy od wieków zajmowali się hodowlą ryb słodkowodnych, aby mieli możliwości również pozyskiwania grantów zewnętrznych. I program, który został stworzony, dedykowany właśnie na ten cel, wzmocnił nasz potencjał w naszym regionie. 12 milionów złotych zostało zagospodarowanych w gospodarstwach rybackich, w infrastrukturę, która pomaga w gospodarstwach w codziennym życiu, ale również przetwórstwo, innowacyjność i wszystkie te formy, które nasi rybacy zrealizowali, cieszą na pewno ich, ale cieszą również tych, którzy przyjeżdżają, podziwiają, ale również korzystają, kupując właśnie te produkty. Strategia lokalnej grupy rybackiej to ten moment, w którym mogliśmy realizować różnego rodzaju zadania. I w sektorze publicznym zostały zrealizowane różnego rodzaju amfiteatry, place zabaw, motylarnia i wiele, wiele innych wspaniałych rzeczy infrastruktury publicznej, która cieszy, ale daje też możliwości dalszego rozwoju. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego materiału i filmu, który będzie niósł te wszystkie wspaniałe rzeczy, ten dorobek ludzi, którzy zajmowali się realizacją tej strategii, ale również ci wspaniali ludzie, którzy będą w tych gospodarstwach, to skarb naszej ziemi. Zachęcam Państwa do tego materiału. A z drugiej strony życzę Państwu, abyście nie tylko oglądając to na filmie, ale w rzeczywistości zwiedzili te piękne miejsca. O tym, jak ważne jest środowisko wodne, nie trzeba nikogo przekonywać. Woda jest źródłem życia. Od zarania dziejów człowiek budował swoje osiedla blisko rzek, jezior czy źródeł. Tak też było i na obszarze Bielskiej Krainy, gdzie od tysiącleci ludzie różnych kultur starali się okiełznać dziką przyrodę, mając zawsze na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i przyrody, która dzięki niezwykle zróżnicowanej rzeźbie terenu może rozwijać się z niespotykaną siłą. Nie brak tu gór, stawów, rzek, rozległych lasów, a nawet bagien. I to wszystko w promieniu kilkunastu kilometrów. Wyjątkowo liczne są tu przede wszystkim ptaki, mewy, gęsi, łabędzie, czaple i kormorany, będące niekiedy utrapieniem rybaków, a to i tak tylko początek niezwykle długiej listy tych majestatycznych zwierząt. Liczne zbiorniki wodne zapewniają im idealne warunki do wyprowadzania lęgów, a także stanowią ważny przystanek podczas jesiennych i wiosennych migracji. Thank you.
nadbrzeżne szuwary i zarośla również tętnią życiem. Rosnące tam drzewa, krzewy i rośliny zielne dostarczają ssakom i ptakom jadalnych owoców, a owadom pyłku i nektaru. Sama woda kipi życiem. Ślimaki, ważki, chruściki i wiele, wiele innych bezkręgowców rozwija się, stanowiąc bazę żerową ryb, ptaków, a czasem nawet roślinożernych zazwyczaj wiżmaków. Przejdźmy jednak do tego, co dało początek nazwie naszego szlaku, czyli do samego karpia. Ryba ta, ze względu na cenne mięso, znana była tu już w średniowieczu. Tutejsi rybacy mieli więc sporo czasu, by hodowlę tego gatunku opanować do perfekcji. Wszystko zaczyna się od zarybienia stawów tak zwanym kroczkiem, czyli dwuletnią rybą. Waży ona wtedy zaledwie 200 gramów. Już 2 lata później osiąga ponad 2 kg i powoli można wtedy myśleć o jej odłowieniu. Grudzień to czas największego wysiłku. Przed świętami Bożego Narodzenia zapotrzebowanie na świeżego karpia jest największe. Z 1 hektara stawu przy sprzyjających czynnikach pogodzie można odłowić nawet do 1,5 tony tych ryb. Zasiadając przy wigilijnym stole, często nie zdajemy sobie sprawy, jak wiele pracy wkładają rybacy w ich produkcję i to bez względu na pogodę. Wszystko to jednak po to, by finalnie na talerzu znalazło się to, co najlepsze. Pamiętajmy jednak, że nie tylko w święta da się delektować tym wspaniałym mięsem. Przez cały rok można w wielu gospodarstwach rybackich zaopatrzyć się w świeżego karpia, ale też amura, lina, pstrąga czy szczupaka. Mięso karpi, produkowane w gospodarstwach rybackich Bielskiej Krainy, uznawane jest za jedno z najlepszych w kraju. Kupując w sklepie rybę, warto zwrócić uwagę na jej pochodzenie. Wybierając ryby spod beskidzkich hodowli, nie tylko otrzymujemy żywność najwyższej jakości, czy wspieramy lokalne społeczności, ale również chronimy przyrodę. Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina nie skupia się jedynie na sprawach dotyczących produkcji ryb. Dzięki wdrażaniu programu operacyjnego Rybactwo i Morze lokalnej społeczności służy nowoczesna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna. W Wilamowicach na przykład powstał nowoczesny, bezpieczny plac zabaw dla dzieci. Pozwala rozładować im nadmiar energii i jest alternatywą dla spacerów wśród stawów i rzek. Gmina zrealizowała ten projekt pod nazwą Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę placu zabaw w Wilamowicach i otrzymała 300 tysięcy złotych dofinansowania. Nieco innymi dziećmi zajmuje się rolnicza spółdzielnia produkcyjna Wyzwolenie w Pisarzowicach. To stąd pochodzi m.in. narybek różnych ryb hodowlanych, który potem rozwija się w wielu stawach nie tylko regionu. Dzięki realizacji projektów dofinansowanych kwotą blisko 400 tysięcy złotych, pozwalających na modernizację spółdzielni, może ona teraz z powodzeniem konkurować z najlepszymi tego typu gospodarstwami w Europie. Zapraszamy do gminy Jasienica, charakteryzującej się pięknym krajobrazem, z którego wyłania się wspaniale odrestaurowany zamek w Grodźcu. Jeśli interesuje nas rozrywka na wolnym powietrzu, najlepiej wybrać się do Jasienicy na koncert czy imprezę plenerową. Wiele takich wydarzeń odbywa się pod zadaszoną sceną przy tutejszym gminnym ośrodku kultury w ramach projektu dofinansowanego na blisko 300 tysięcy złotych. Do najnowocześniejszych na naszym terenie należy gospodarstwo rybackie Szramek z Landeku. Dzięki środkom pozyskanym z programu operacyjnego Rybactwo i Morze oraz podejmowanym działaniom modernizacyjnym gospodarstwo stało się podmiotem wiodącym w branży rybackiej. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 398 643 zł.
Wsparciem naukowym dla tutejszych hodowców ryb jest od dziesięcioleci Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Grodziec Śląski. To w nim zrealizowano operację pod nazwą odtworzenie pierwotnego stanu gospodarstwa rybackiego w roztropicach po szkodach spowodowanych przez chronione gatunki zwierząt. Zmodernizowano też gospodarstwo rybackie. 220 025 zł wyniosło dofinansowanie tych działań. W Jaworzu, dzięki krystalicznie czystym wodom potoku Jasionka, możliwa jest hodowla pstrąga. Mistrzostwo w tym fachu osiągnęło gospodarstwo rybackie Artur Bylok. W sierpniu 2015 roku pstrąg górski z terenu lokalnej grupy rybackiej Bielska Kraina został wpisany na listę produktów tradycyjnych ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Gmina Jaworze znana jest z walorów uzdrowiskowych już od XIX wieku, gdy odkryto źródła wody zasobne w sole jodobromowe. Jaworze bogate jest w atrakcje turystyczne. Prócz tężni czy fontanny solankowej ma Muzeum Fauny i Flory Morskiej i Śródlądowej imienia Bosmana Erwina Pasternego. Obok kolekcji zwierząt morskich można podziwiać tropikalne motyle w niedawno powstałej motylarni. Jej budowa została dofinansowana kwotą 198 900 zł. W Czechowicach-Dzielicach w ramach programu operacyjnego Rybactwo i Morze wybudowano zaplecze kajakowe na terenie tutejszego miejskiego klubu sportowego. Sekcja kajakarstwa zrzesza kilkudziesięcioro zawodników i zawodniczek w różnym wieku. Podopieczni klubu mają na koncie wiele medali zdobytych także na międzynarodowych zawodach. Dofinansowanie wyniosło 269 833 zł. Po treningu najlepiej zrelaksować się nad wodą z wędką w ręce na uroczysku karpiowym w Ligocie. Akwen ten to jedno z największych łowisk komercyjnych w Polsce o dużej populacji dorodnych ryb karpiowatych. Powierzchnia lustra wody to blisko 52 hektary, głębokość sięga 3 metrów. To doprawdy urokliwy zakątek z piękną, nieskażoną przyrodą oraz wspaniałym widokiem na Beskidę. Jeśli jednak nie interesuje nas wędkowanie, możemy od razu udać się do punktu sprzedaży ryb gospodarstwa rybackiego Krzysztofa Rosnera w Ligocie. Dzięki dofinansowaniu na kwotę 342 925 zł powstał tam sklep rybny, budynek gospodarczy, a obok niego plac manewrowy. Dzięki takim inwestycjom nie tylko lokalni mieszkańcy mogą przez cały rok kupować ryby wędzone i inne kulinarne specjały tego gospodarstwa. Szlak karpia wiedzie dalej do Bestwiny. Tam koniecznie trzeba odwiedzić park miniatur, gdzie z niebywałą dokładnością odtworzono wygląd najciekawszych miejscowych budowli. Projekt zrealizowany został przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie właśnie, a jego dofinansowanie wynosiło 245 194 zł. Z Bestwiny niedaleko do Kaniowa, gdzie od 20 lat co roku w sierpniu obchodzi się Święto Karpia Polskiego. Ta cykliczna impreza przyciąga rzesze turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości. Ludzi spragnionych nie tylko rozrywki, ale i rzetelnej wiedzy o tej królewskiej rybie. Dziedzictwo genialnego hodowcy i innowatora Adolfa Gasza trwa dzięki temu i jest popularyzowane w całym regionie. Choć od pamiętnych eksperymentów w gospodarstwie stawowym z siedzibą w Kaniowskim Dworze minęło ponad 100 lat, karpie galicyjskie wciąż są chętnie hodowane, ulepszane, a przede wszystkim spożywane i to nie tylko w okresie Bożego Narodzenia. W czerwcu 2014 roku bestwiński karp królewski został wpisany na listę produktów tradycyjnych ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Na tym kończymy naszą przygodę na szlaku karpia, na którym jednak wiele jeszcze zostało do odkrycia. Zapraszamy do rozsmakowania się w rybach z Bielskiej Krainy i do odwiedzenia naszego pięknego obszaru.